Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka. To rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku. Międzynarodowy Dzień Szczęścia, ustanowiony przez ONZ, obchodzony jest corocznie 20 marca. Co znaczy być szczęśliwym? Na to dla niejednego człowieka trudne pytanie szukali odpowiedzi uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Ogólnie szczęście nie zależy od tego, co jest na zewnątrz. Szczęście jest w nas samych i to właśnie poczucie szczęścia, gdyby determinuje to, czy my coś osiągniemy w życiu, czy nie. Wraz z nauczycielami włączyli się oni w obchody Dnia Szczęścia. Brali oni udział m.in. w warsztatach, w czasie których przygotowywali mapy marzeń. Mapa marzeń zbudowana jest najczęściej na takim schemacie składającym się z 9 sfer, tak? W środku znajduje się dana osoba, tak? Wyklejamy to z różnych wycinków z gazet. Można też rysować, malować, pisać. I w środku przyklejamy to, jak chcielibyśmy być postrzegani przez innych, tak? Dookoła są inne sfery życia, takie jak bogactwo, pieniądze, obfitość, miłość, związki, rodzina, kariera, nauka i tak dalej. A jakie są efekty ich pracy i co sprawia lub sprawi, że będą szczęśliwi? O tym mówią sami uczniowie. No, korzystać z życia jak najwięcej, no i cieszyć się życiem. Pracować trzeba. No, bez pieniędzy nie kupił takiego auta i bym sobie nie wybudował takiego pałacu. A wiadomo, jak się ma pieniądze, to się ma też żonę. W szkole nie zabrakło także tematycznego wystroju. Każdy tego dnia mógł zabrać również ze sobą uśmiech. Jednym z elementów takiego tworzenia nastroju, poszukiwania szczęścia są powywieszane symbole w kształcie czterolistnej koniczyny i twarzy z uśmieszkiem. A na koniec ciekawostka. Uchwalenie Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii Himalajskiego Królestwa Butanu, która już od 1972 roku zamiast mierzyć dochód narodowy brutto, mierzy szczęście narodowe brutto.